Witam wszystkich z tej strony Dunlock TV. Witam ponownie. Dzisiaj kolejny dzień na giełdzie BitBay. I co to się dzisiaj porobiło, moi kochani? No dzisiaj się porobiły takie rzeczy, że wszystko poleciało na pysk. I to tak bardzo, bardzo. Na przykładzie Bitcoina dzisiaj, który miał otwarcie na, 40, na poziomie 47 750, spadło nam do 41 366. To jest jakaś masakra. W całej historii, jak tak patrzę, to, no to takiego spadku jeszcze nie było. A nie był. On to był podobny 22 grudnia. Także, no powiem szczerze, no wszystkie waluty już patrzymy sobie na Ethereum. Ethereum dzisiaj tak samo. Z tym, że z Ethereumem jest taka różnica, że on tutaj jeszcze troszkę się podbijał. Ale dalej widzę, że leci w dół. Lisk tak samo, 84,30. A dzisiaj zaczynaliśmy od poziomu 90. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Dzisiaj zaczynaliśmy najwyższe od 24 od 102. Może niekoniecznie dzisiaj, ale z ostatnich 24 godzin, gdzie miał krytyczny moment 76. No, ja chwilę temu kupiłem, bo myślałem, że się już stabilizuje, ale widzę, że jednak znowu spadło troszeczkę w dół. Trzeba będzie poczekać, aż to z powrotem wróci do normy. Gamecoin, tak zwany. Tak samo. No, ładuje się. 24 godziny ostatnie. 22, 24. Teraz 17. O Jezu, 17.32. Też widzę, że się pospieszyłem. Ile temu kupiłem. No nic, tutaj już nic nie ruszamy. Mamy podkładane. Jedno i drugie. I czekamy, aż z powrotem kurs wróci do normalnego poziomu, żeby go ewentualnie sprzedać, zarobić i patrzeć, jak dalej to będzie się rozwijało. Co tu dalej jeszcze mamy? Bitcoin Cash też poleciał. Strasznie na pysk. 8700 było przez ostatnie 24 godziny. Najwyższa oferta. A teraz jest 7000, no. Także mi się wydaje, że teraz jest najlepsza chwila dzisiejszego wieczoru, żeby coś doinwestować sobie to wszystko i pokupować. No, poleciało to strasznie. Taka. Kto to tym trzęsie dzisiaj, no? Ktoś ewidentnie wpadł na giełdę i robi borutę. No nic, na dzisiaj to tyle. Poczekam sobie parę dni. Zobaczę, jak tam się ta giełda poukłada i posprzedaje, i później powiem wam, jak to wyszło dalej. No. Z tej strony Denlock. Jeżeli nie zasubskrybowałeś jeszcze mojego kanału, zachęcam, zostaw lajka, to zawsze pomoże. Dobrze, no i to tyle. Dzięki wielkie, do usłyszenia.